Znajdujemy się w kompleksie pałacowo-parkowym w Koszęcinie, w województwie śląskim, w siedzibie Zespołu Pieśni Tańca Śląsk. Tutaj w dniach 3 do 5 października bieżącego roku odbędzie się konferencja LIDER po roku 2013, której celem będzie przedstawienie przyszłości LIDERa w skali Unii Europejskiej. Około 150 osób ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zjedzie się na 3 dni do Koszęcina, żeby omawiać doświadczenia i dyskutować o przyszłości podejścia LIDER. Moimi rozmówcami są panowie Ferdynand Morski i Witold Magryś ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Panowie, mam takie pytanie. Z tego, co mi wiadomo, związek no, nie jest zaangażowany, nie jest taką formalną częścią programu LIDER. No to dlaczego związek organizuje tą konferencję, która odbędzie się tego roku w październiku, no, tutaj w tym miejscu? Jakie są powody? Związek jest pomysłodawcą konferencji, ale organizatorami oprócz naszego związku jest przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. My jesteśmy zaangażowani w LIDERa, mimo że formalnie nie jesteśmy żadną ze struktur liderowskich, od 2003 roku i obsługujemy Śląską Sieć LIDERa Sali Ziemi LIDER Network. To są też działania podjęte od początku wdrożenia LIDERa w Polsce, od momentu uruchomienia pierwszego schematu. Byliśmy też zaangażowani w tworzenie jednej z lokalnych grup działania, a potem w sposób naturalny zaoferowaliśmy swoje usługi również innym grupom. No i pan Witek dzięki temu jest tutaj takim nieformalnym liderem, moderatorem współpracy lokalnych grup działania w województwie śląskim, a też reprezentuje je w strukturach krajowych, w grupie roboczej, w sieci tematycznej KSOW. Także nasza rola jest tutaj o tyle też istotna, na to może chciałbym zwrócić uwagę, że od początku poprzedniej dekady staraliśmy się promować województwo śląskie nie tylko od strony miast, oczywiście są także naszymi członkami, ale również, żeby pokazać z jednej strony to dziedzictwo wiejskie, a z drugiej strony znaczenie obszarów wiejskich dla współczesności, dla rozwoju całego województwa. A to nie zawsze jest przez elity regionalne, zwłaszcza w przeszłości postrzegane, bo jednak ten tradycyjny wizerunek tego województwa wiąże się z przemysłem. My chcemy pokazać, że ten obraz czarnej dziury w ziemi, jak się często Śląsk przedstawia, nie jest jednak prawdziwy, że on jest o wiele bardziej urozmaicony, że obszary wiejskie stanowią tutaj bardzo istotny element tego krajobrazu z punktu widzenia zarówno lidera, jako pewnego nurtu rozwoju obszarów wiejskich, ale także nurtu odnowy wsi, który jesteśmy zaangażowani od właśnie roku 2002. Doskonałą okazją będzie konferencja, która odbędzie się na początku października. Jaki jest program tej konferencji? Kto weźmie w niej udział? Dlaczego w tym miejscu? Chcieliśmy zorganizować przede wszystkim konferencję o liderze obszarów wiejskich w pięknym obszarze wiejskim, którym niewątpliwie jest teren gminy Koszęcin i samo miejsce, kompleks parkowo-pałacowy i siedziba Zespołu Pieśni Tańca Śląsk, a przy tym również siedziba lokalnej grupy działania Spichlerz Górnego Śląska. Od początku myśląc, kiedy myśleliśmy o tej konferencji, założyliśmy taką formułę bardziej ekspercką, bardziej polegającą na pewnych rozmowach, stąd też zakładamy udział około 150 osób blisko związanych z wdrażaniem podejścia LIDER we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mniej więcej będzie to podzielone na pół, czyli około 70-80 gości zagranicznych i drugie tyle gości ze strony polskiej. Jeśli chodzi o uczestników, to będą to przede wszystkim przedstawiciele lokalnych grup działania, ale też przedstawiciele instytucji zaangażowanych bezpośrednio w jego wdrażanie, czyli przedstawiciele ministerstw, instytucji wdrażających, agencji płatniczych, sieci europejskich, krajowych, regionalnych. Także pełen przegląd instytucji, osób, podmiotów, które biorą udział w implementacji podejścia. A ze strony polskiej? Czy
Kto weźmie udział? Ze strony polskiej będą to analogicznie przedstawiciele lokalnych grup działania, przedstawiciele sieci, przedstawiciele samorządów województw, oczywiście ministerstwa i agencji restrukturyzacji. Również planujemy pewien dział osób reprezentujących środowiska naukowe. Czy jako członek lokalnej grupy działania mam jeszcze szansę zarejestrować się na konferencję, żeby wziąć w niej udział? To uzależnione będzie tak naprawdę od skali potwierdzeń ze strony gości europejskich i polskich, do których wystosowaliśmy zaproszenia. Przewidujemy taką możliwość, przy czym będzie ona udostępniona dopiero właśnie na początku września. A jaki będzie przebieg tej konferencji? Czy to będą tylko wykłady, czy ona może będzie miała trochę inny charakter? Konferencja będzie trzydniowa. Pierwszy dzień to będą wizyty w terenie prezentujące nasze tutaj lokalne dziedzictwo regionu, też z elementami nawiązującymi do działalności lokalnej działania. Drugi dzień konferencji to będzie taki dzień sesji plenarnych, gdzie odbędą się te zasadnicze wystąpienia i panele dyskusyjne. Natomiast dzień trzeci będzie dniem takim bardziej warsztatowym, gdzie zorganizujemy w sumie 4 warsztaty, wszystkie dotyczące oczywiście lidera i jego przyszłości, jego doświadczeń, jego sukcesów. Wszystkim przyszła perspektywa finansowa, to jest przyszły okres programowania, to jest bardzo istotny element, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zastanowić się wspólnie, jak powinien wyglądać lider w tym kolejnym okresie programowania. Oczywiście my nie wiemy, jak będą wyglądały finanse Unii Europejskiej, ze względu choćby na te zjawiska kryzysowe, które występują w tej chwili w Europie, ale tym niemniej trzeba się zastanowić nad priorytetami, trzeba się zastanowić nad mechanizmem implementacji, bo w wielu krajach on jest krytykowany. No i oczywiście trzeba się zastanowić może nad najbardziej podstawową rzeczą, jak my chcemy utrzymać tą filozofię, specyficzną filozofię lidera, czyli tą specyficzność z jednej strony, oparcie na tych walorach, zasobach lokalnych, regionalnych, jak jednak realizować projekty, żeby one były bardziej innowacyjne, z tym nasze lokalne grupy działania miały i mają nadal duże problemy, ale nie tylko tak jest w Polsce. No i jak budować tą wartość dodaną, która jest taką kategorią właściwie kluczową w tej chwili dla myślenia o przyszłości Unii Europejskiej, zwłaszcza z punktu widzenia dokumentu Strategia 2020. Cieszymy się, że udało nam się przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i nasz Urząd Marszałkowski, ale szereg innych partnerów, choćby sieci ERAR, czy Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszarów Rozwoju Wsi. I to są też bardzo istotni partnerzy, natomiast to, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to jest rzeczywiście pewna atrakcyjność i magia tego miejsca, dlatego że nie jest żadnym problemem, żeby taką konferencję zorganizować w jednym z licznych miast województwa śląskiego. Jest sporo różnych centrów konferencyjnych, natomiast chodziło nam o to, żeby to jednak było na wsi. I tutaj z tego punktu widzenia Koszęcin jest naprawdę znakomitym miejscem. Ze względu na historię tego miejsca, na ten kompleks właśnie pałacowo-parkowy, na właśnie zespół pieśni Tańca Śląsk, który ma swoją wielką tradycję, niesłychanie waży w kulturze i narodowej, i w kulturze regionu. Jest takim depozytariuszem tego dziedzictwa, zwłaszcza w sferze muzyki, tańca, strojów, jak widać, ludowych. Także to jest też to, o czym wspomniał pan Witek, siedziba lokalnej grupy działania. Myślę, że wiele rzeczy w jednym miejscu, to nie tak łatwo znaleźć. Myślę, wiele takich miejsc w Polsce, które by się to udało. A z drugiej strony standard też tych sali. I oczywiście planujemy liczne nawiązania do naszej kultury polskiej i regionalnej podczas całego tego wydarzenia. Będą takie elementy, jak choćby koncert galowy zespołu pieśni Tańca Śląsk, czy warsztaty dotyczące tutaj naszych ludowych tańców. Przewidujemy takie atrakcje dla naszych gości. Wszyscy uczestnicy będą tańczyć razem?
Ja myślę, że tą sprawę pozostawimy otwartą. Myślę, że tutaj nie będziemy przymuszali. Nie będzie to większym problemem, jeśli tylko będzie taka wola i chęć uczestników, to myślę, że da się to. A tu chodzi o to, żeby pozostawić trwałe wrażenie. Takie asocjacje, które pozostaną, będą się wiązały z krajem, z regionem, z miejscem i z tematyką konferencji oczywiście. To są takie pewne działania, które potem pozostawiają trwały ślad w pamięci wielu uczestników. To, na to liczymy. To co będzie pokazane uczestnikom? Gdzie pojadą? W jakie miejsca tutaj, w regionie i w okolicach? Co zobaczymy? Nie wiem, czy powinniśmy zdradzić tego programu dodatkowego. Ja może powiem tylko o tyle, że na pewno pokażemy najlepsze, czy część z naszych najlepszych atrakcji turystycznych, atrakcji naszego dziedzictwa tutaj lokalnego i oczywiście również... Ale myślę, że coś możemy zdradzić. Pokażemy coś, co jest specyfiką Śląska, na pewno, a z drugiej strony pokażemy też dinozaury, które w bardzo szczególny sposób wiążą się z działalnością jednej z lokalnych grup działania. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy też wątek. Ja mam takie trudne pytanie do Pana. Czy rozwój wsi jest czymś ważnym? No, ja myślę, że to jest fundamentalna zupełnie sprawa, bo często w myśleniu strategicznym o przyszłości kraju występuje taki wątek, który jest mi też osobiście bliski, ale jeżeli on jest przerysowany, to jest pewnym poważnym błędem. Jeżeli się tylko chce opierać rozwój kraju na miastach, to wtedy jednak pomija się bardzo istotne zasoby. Ale to nie jest tylko kwestia zasobów, to jest kwestia też pewnego charakteru kraju. Powinniśmy zawsze pamiętać, że chociaż miasta współcześnie odgrywają zupełnie fundamentalną rolę z punktu widzenia innowacji, rozwoju nowych technologii, nauki, edukacji, badań itd., itd., to jednak Polska zasadniczo z punktu widzenia takiego długiego trwania polskiej kultury jest krajem w dużej mierze zdominowanym przez wieś. I pokazanie tego dziedzictwa, ale pokazanie też znaczenia, jakie może mieć wieś dla zdynamizowania rozwoju kraju, pewnych specyficznych zasobów, też bezpieczeństwa żywnościowego, to jest co prawda aspekt, który w mniejszym stopniu tu w konferencji występuje, jest naprawdę niesłychanie ważny, więc to dziedzictwo wiejskie, choćby tego regionu, jest bardzo bogate, słabo rozpoznawalne niestety w innych regionach kraju. No i to chcemy pokazać. Więc wieś jest bardzo ważna. Oczywiście, że nie ma tak naprawdę bezpiecznego funkcjonowania kraju i jego rozwoju bez wsi. Absolutnie. Co do tego jesteśmy pewni. A pan Witoldzie? Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że bogactwo kraju nie ocenia się po wyglądzie jego największych i głównych miast, ale również po standardzie jakości warunków życia na wsi. I to chyba coś w tym jest. I tu powinniśmy może krótko zwrócić jeszcze raz uwagę na odnowę wsi. To jest ten ważny nurt, który podjęliśmy 9 lat temu. Taki nurt, który w Polsce został rozpoczęty przez województwo opolskie, sąsiednie zaprzyjaźnione, gdzie tak naprawdę przy pomocy niewielkich środków próbujemy, przez kim liderzy wiejscy, bo oni są tutaj najważniejsi, my tylko od czasu do czasu staramy się im trochę pomóc, próbują zmienić oblicze wsi, przywrócić taką żywotność wspólnoty lokalnej, wspólnoty wiejskiej, ale także podejmują bardzo wiele ciekawych inicjatyw i muszę powiedzieć, że szereg lokalnych grup działania powstało na tej podstawie stworzonych przez odnowę wsi. No choćby właśnie Spichlerz Górnego Śląska, który ma swoją siedzibę tutaj w tym kompleksie. Najpierw zaktywizowali się ludzie na poziomie wsi, a potem dopiero zorganizowali się właśnie w taką lokalną grupę działania, zresztą jedną wtedy w schemacie pierwszym jedną z większych. Czy to jest coś bardzo charakterystycznego dla tego regionu? To taka specyfika, że ludzie oddolnie razem coś próbują robić? Czy tak może jest w całej Polsce? Jak to jest?
czym się różni Śląsk, śląskie LGD, lokalne grupy działania, grupy odnowy wsi od tych pozostałych częściach kraju? Nasz region jest bardzo specyficznym regionem. Po pierwsze dlatego, że województwo śląskie współczesne to teren dawnych trzech województw przy okazji ziem okupowanych przez trzech zaborców, stąd pewne naleciałości kulturowe są obecne, myślę, że do dnia dzisiejszego. Poza tym sam układ biograficzny województwa też tutaj rzutuje na pewną specyfikę. Pamiętajmy, że jesteśmy w regionie, który w swojej środkowej części jest bardzo mocno miejski, aglomeracyjny, natomiast obszar wiejski to jest ta otoczka, przez niektórych trochę marginalizowana, ale jednak praktycznie prawie milion mieszkańców żyje na obszarach wiejskich, stąd tutaj są te współzależności i relacje między miastem a wsią są specyficzne i bardzo istotne. Myślę, że to jest coś, co nas odróżnia od innych obszarów wiejskich. Tak, i to rodzi pewne możliwości dla lokalnych grup działania, czy w ogóle szerzej do obszarów wiejskich, a z drugiej strony to jest zawsze to ryzyko, o którym mówił pan Witek, to znaczy takiego pewnego zmarginalizowania, czy pewnego rodzaju zapomnienia tej właśnie bliskości. Ona jest jednak ważna. Ja myślę, że właśnie z punktu widzenia przeszłości obszaru wiejskich, budowanie tego partnerstwa miasto-wieś jest szczególnie ważne w tym województwie. I to jest pewna specyfika. To naprawdę ma bardzo istotne znaczenie, myślę, z punktu widzenia tworzenia takiego modelu rozwoju. Tym bardziej, że często miasta tworzą takie alianse międzymiejskie lub często wręcz na arenie europejskiej tworzą pewne sieci miejskie. Natomiast mogą często zapomnieć o swoim zapleczu bezpośrednim, a to byłoby dużym błędem i byłoby stratą i dla wsi, i dla miasta oczywiście także. Rozumiem, że konferencja jest organizowana między innymi w tym celu, żeby usprawnić podejście LIDER. Tak jak panowie przygotowują się do tej konferencji, jak panowie to widzą, co należałoby zmienić w programie LIDER, żeby działał lepiej, skuteczniej i lepiej wspierał rozwój wsi, rozwój tych lokalnych inicjatyw oddolnych? Jakie jest pan zdanie? Na pewno program LIDER, czy takie są powszechne odczucia, funkcjonował dużo lepiej, kiedy był poza głównym nurtem biurokracji europejskiej, jeśli można to tak określić, czyli do roku 2006. Ten okres programowania pokazuje, że jednak to oprzyrządowanie tego programu, tego podejścia, budowanie go bardzo licznymi procedurami zabija bardzo wiele cennych elementów programu i przynajmniej takie jest powszechne życzenie tego środowiska osób, które pracują na dole, czy też żeby jednak ten program troszeczkę ułatwić, usprawnić, poluzować troszeczkę te wymogi biurokratyczne, zwiększyć zaufanie do osób, które w praktyce realizują ten program, bo obecna perspektywa pokazuje, że jednak ten poziom zaufania w stosunku do osób, które realizują lidera, no ze strony instytucji wdrażających jest stosunkowo niewielki, a procedury, które są stosowane, są analogiczne jak dla dużych projektów infrastrukturalnych. Tutaj przypomnę do czynienia z zupełnie inną specyfiką i beneficjentów, i projektów, które są realizowane. Czyli warto kontynuować ten program na poziomie europejskim w różnych krajach? Gdyby nie było warto, myślę, że nie zabieralibyśmy się za organizację czy konferencji, czy w ogóle te nasze prace z programem LIDER. Z całą pewnością LIDER pokazał swoją użyteczność jako pewien koncept, jako pewien zamysł, czy pewna filozofia rozwoju na obszarach wiejskich. Problem w tym, że często ta obudowa administracyjna i ten właśnie brak zaufania, to powoduje, że te najbardziej takie charakterystyczne cechy lidera się gubią i to, co często udało się wspaniale budować w Finlandii, w Irlandii,
Także na przykład w takim kraju jak Portugalia, a więc innowacyjność, a też tam wartość dodana, budowanie na walorach lokalnych, to często niestety się gdzieś gubi. Bo tu jest potrzebne pewne świeże powietrze, pewien rozmach działania. Być może powinno być tak, że w pierwszej kolejności szansę powinni otrzymywać najlepsi. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy takie bardzo biurokratyczne struktury, procedury, kryteria, regulacje bardzo szczegółowe, czy nadregulacje wręcz, no to ten lider na tym bardzo traci, tracą obszary wiejskie. I to jest kwestia przyszłości. Musimy się nad tą przyszłością dobrze zastanowić i stąd ta konferencja właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dla Witryny Wiejskiej rozmawiał Krystian Połomski. Dziękuję bardzo.